I hop! O, jakiegoś motocyklistę tam rozwaliłem. Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motor Fest. Będziemy sobie robić playlistę Porsche. Jadę właśnie sobie w Porszawie, zobaczcie, takiej starszej z... Właściwie to chyba nie jest stara Porszawa. Nie, czekaj, to jest stara Porszawa, tylko tutaj mamy te takie fajne mody do samochodu. O, zobaczcie, z przodu, nie? Możemy sobie mody porobić do samochodu, dzięki czemu to wygląda tak dosyć nowocześnie. No mi się podoba ten tuning, chociaż wiecie co mi się nie podoba? Te takie dźwięki przy przyspieszaniu, jak mamy dodatkowe takie kosmetyczne rzeczy zainstalowane do tego samochodu. Więc to nie felgi, to chyba dym spod opon jakby. O, to będzie to. Więc co mi się nie podobało, dajmy sobie taki inny dym spod opon, taki w stylu lawy. No i będziemy jeździć głównie Porsche'ami, trochę tych Porsche mam w swoim garażu. Czekaj, posłucham. O, teraz brzmi normalnie. Efekt tej lawy w The Crew 2 chyba był fajniejszy niż tu. Nie, bo tu takie spod opon nam coś się takie, widzicie tutaj, nie? Robi. Wydaje mi się, że inaczej to wyglądało. Chyba lepiej, ale ciężko powiedzieć. Jedziemy sobie na playlistę. Jestem z playlistami do tyłu. Tak więc mam dużo tutaj do roboty. Muszę sobie przypomnieć, jak się jeździło. Powiem wam, że miałem długą przerwę od Motorfesta. Mogę wam tylko zdradzić, że niedługo będzie naprawdę giga aktualizacja do Motorfest. Ale jeszcze będzie trzeba trochę poczekać. No i chcę sobie te wszystkie playlisty ponadrabiać. Porobimy sobie też w międzyczasie te wszystkie zdjęcia, znajdźki sobie poszukamy, no co mi się tam po drodze trafi, nie? Nie będziemy wszystkiego tak skrupulatnie robić na 100%. Dobra, i jesteśmy w Porsche 911. Zaczynamy. Nie wiem jak wy, ja jestem takim cichym fanem Porsche, bardzo lubię tą markę. Porsche. Icyk. Fajne samochody, nie? Tak patrzysz i od razu wiesz, że to jest Porsche. Branded, but it's power and performance. But it's also about elegance and style. So when you get behind the wheel of a 911, you've got to behave accordingly. Przy okazji sobie robię jakąś ucieczkę, bo tutaj była po drodze. Bardzo podoba mi się ta kara, czyli ten przewodnik po The Crew Motorfest, bo dzięki niej jesteśmy w stanie bardzo szybko wybrać sobie następną aktywność, a czasami tych aktywności w niektórych grach, zwłaszcza wyścigowych, jest dużo i ciężko się ogarnąć, co robić najpierw, nie? W Fordzie Horizon 5 też jest taki pomocnik, ale zdaje się, że on działa trochę gorzej. Jesteśmy na miejscu. No i czekaj, robi się. Czekaj, twój wykrywa skarb, ale czekaj, ja chcę tutaj już robić. Dobra, otwórz menu. A, przyjechały kontenery z moimi Porsche'akami z The Crew 2. Nie, bo tam mieliśmy taki motyw, nie wiem czy kojarzycie, czy graliście w The Crew 2, ale tam była taka misja, przejście z The Crew 2 do Motorfest i w pewnym momencie musieliśmy zajechać sobie do portu i tam wszystkie nasze samochody przetransportować właśnie w takich kontenerach. A kurczę. Tutaj wszystkie chyba modele ze wszystkich epok są. Dobra, czy ja muszę wygrać? A, dostaję jakieś punkty za czystą jazdę, tak? Muszę jechać czysto. Tutaj musimy zrobić sobie trzy okrążenia. Dobra, nie mogę rozwalać nic, żadnych słupków, ani w nic uderzać, bo będę miał karę pieniężną, po prostu dostanę mniej kasiory na końcu, ale zdaje się, że tego akurat nie muszę wygrywać, więc luźna guma, możemy sobie o tak przejechać.
Zapomniałem w sumie, że Deklu Motor Fest jest coś tak fajnego jak przełączanie się automatyczne na skrzynię ręczną ze sprzęgłem i skrzynię sekwencyjną. W Fordzie po prostu wszystkie wyścigi jadę na sekwencji, ale tutaj jak jadę taką starą Porszawką, to nie ma problemu, żebym używał sobie łopatek czy skrzyni ręcznej ze sprzęgłem, tak jak teraz sobie używam. A tutaj wiesz, nie ma aż takiej dużej kary za to, że tam źle użyjemy sobie sprzęgła czy coś, to nie jest Assetto Corsa, że samochód nam zgaśnie, chociaż nie, tutaj chyba w Dekru może samochód nam zgasnąć. Ale wiesz, to tam nikt się tym nie przejmuje. Ach, poprawiłem swoją pozycję, bo czwarta to nie było coś, co mnie satysfakcjonowało. No i udało się ukończyć na pierwszej tym razem. Bardzo ładnie. Racers adapted their Porsche 911 to compete in rally races all over Europe. A testament to the versatility of their design. I jedziemy sobie dalej. Mamy do przejechania 3 km. Strasznie lubię w Dekru Motor Fest światła. Wszystko ładnie nam się dookoła oświetla. Dużo tutaj zawsze porównuję do Forza Horizon 5, no bo Forza Horizon 5 jest to taka główna wyścigówka, w którą sobie gram, ale tam na przykład w niektórych sytuacjach te przednie światła w ogóle nie działają. Na przykład kiedy jest tropikalna burza i robi się strasznie ciemno w grze, to wtedy te przednie światła nie działają. No nic z przodu się nie oświetla, kompletnie. Tak jakby ich nie było, tych świateł. Dziwne to jest w sumie, no ale tak to działa w Forzie. Tutaj mało kiedy się spotka właściwie tą burzę. Nie wiem jak w przypadku takich warunków pogodowych, kiedy faktycznie w grze robi się ciemno, ale jest jeszcze dzień, nie? Kiedy te światła teoretycznie nie powinny się same włączyć. Tutaj znowu mamy jakąś ucieczkę, ale chyba nie dam rady jej zrobić, bo dojeżdżamy już do celu. Ciekawe jaką Porszawę dadzą nam teraz do ścigania się. O, czekaj, tu trzeba jakoś na offroad zjechać, tak? O, chyba tak. To dziwnie nas poprowadziło, nie? Tak. O, wjadę tu? Tak, tu będą jakieś rajdowe sprawy na bank. Albo offroadowe, rajdowe, ale też chyba i offroadowe. Dobrze, musimy zająć trzecie miejsce co najmniej. Im wyżej, tym lepiej. Oho! Znamy tą rajdową Porszawkę, no nie? Uuu, ale fajnie to wygląda. O kurde, 6 biegów? Chyba, że mamy 7, nie mamy 7, okej. I hop! O, jakiegoś motocyklistę tam rozwaliłem. Będzie tutaj też taka playlista motocyklowa. No nie wiem, czy będę grał na kierownicy, bez sensu chyba, nie? A tak się zawsze zastanawiam. Na czym, kurczę, grać konkretną playlistę, konkretnym typem pojazdu, czym jeździć? Lubię w Dekru grać na kierownicy. W Motorfesta to trzeba podkreślić, bo Dekru 2 było kiepskie na kierkę. Dobra. Chodź, panie Jake. Porobiony. No i ładnie, mamy 50%. O! Czekaj, 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 czekaj. Cofaj, 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 cofaj. A, ja tu mam cofanie. Okej, okay. Gdzie był ten checkpoint? Tutaj. Okej, okay. Dobrze, że jest to cofanie. Przypisałem sobie na kierkę. Mogę się szybko poprawić. No głupio by było jechać od nowa, znowu, nie? Dawaj, dawaj, Porsche. Dobrze, porobiliśmy sobie.
Udało się wygrać. Patrzcie, jakie fajne oponki ma. Dobrze to wygląda. Ciekawe, czy dostanę wszystkie te Porsche'y, czy tylko jedną? Nie no, jedną chyba, jeden samochód chyba tylko z tych playlist się dostaje, nie? Ciekawe, jaką Porsche'ę dostanę za to. Dobra, 17 tysięcy. Wśród Porsche'ek mam jeszcze kilka innych modeli. Właściwie nawet całkiem dużo mam, jak teraz patrzę. Mamy Carrera GT, o, może być. Można tu ściągnąć, da, o kurczę, tu mogę jakieś części ulepszyć, ale nie, samochód będzie chyba na tyle szybki, że mogę sobie nim dojechać. Może zrobimy jakiś tuning, zobaczmy opcje. Chciałbym ściągnąć dach. Nie wiem, czy to tutaj w Dekru Motorfest będzie taka opcja. Zaraz zobaczymy. Te części do egzotycznych samochodów są drogie dosyć. Trzeba niekiedy dużo za nie zapłacić. Mamy lusterka, osłony, spoiler. Więc tu jakiś chyba customowy miałem. Tak, jakiś taki, o fajny. Może mi coś takiego, albo takie wielkie skrzydło, okej. Tylny zderzak. Też jakieś tutaj sobie wymieniałem rzeczy, ale to są jeszcze modyfikacje, zdaje się, z Dekru 2. Jakieś kosmetyczne rzeczy też sobie tutaj powrzucałem kiedyś tam. Moglibyśmy sobie jeszcze wzór dodać jakiś inny, jeśli bym chciał. No ale na razie nie ulepszam. Tu chyba mieliśmy skrzynię manualną, jeśli się nie mylę, w Carrera GT. Nie, yeah. Manual. Ale czy ze sprzęgłem? Tu mamy coś do zebrania w sumie. Zbieramy. Tak, tęczowe skarby rozrywki. Tak teraz patrzę, że fajne to jest, że można sobie te wnętrza powymieniać w Dekru, no nie? Bo w Fordzie na przykład tego nie możemy zrobić. Jak ktoś jeździ na kokpicie? 911 widok wulkan. A, to bym chyba musiał zmienić samochód, tak? Nie, to zobaczcie, teraz mogę sobie zmienić to wnętrze i mam całe białe. Niekoniecznie pasuje do akurat tego modelu, ale wiesz, jak ktoś chce, to ma taką opcję i to mi się podoba. Ale fajny jest tutaj klimacik, kurde, tak mi się podoba. Oho. Korwety? Ja dam radę sobie z tym? No kurde, z C7 mam się ścigać? Ale dźwięk tej Porsche'y fajny. No jak ja mam ich dogonić? Gra mi proponowała, żebym zwiększył sobie poziom trudności. Bo idzie za lekko, ale chyba w jakiejś aktualizacji dodali też taką opcję, żeby gra nigdy się już o to nie pytała. No, gram na czwartym poziomie, piąty myślę, że byłby dla mnie za trudny, jak gram sobie na kierce. I tak jest mi odpowiednio, kurczę, czuję taką, wiesz, rywalizację z tymi botami, które tutaj ze mną jeżdżą. O kurde, ja mam tutaj jechać czysto. O shit. O. You're a natural driver. Aha, cały czas nas chwalą, jakbym nie wiem kim był. Ach, te nowe gry. Kiedyś przegrywałeś, to byłeś przegrywem i koniec. A teraz na każdym kroku, jak zrobisz tylko coś dobrze, to od razu, o, jesteś naturalnym kierowcą. Kogo oni chcą oszukać? Kurde. Okej, przeżyłem, ale rękę mi to wykręciło fest. Nice driving. Keep up.
A tak, rozbiłem się, dostałem punkty. Znaczy, zabrało mi kasę za brudną jazdę, że tak powiem. I nice driving. O, tutaj będzie fajny klimacik. No kurczę, ja nie mogę uwierzyć, że dali mi, ojej, taką Porsche'awę naprzeciwko jakichś Corvette i tak dalej. Wiesz, takich naprawdę sportowych samochodów z wielkimi silnikami, szybkimi samochodami, nie? A ja dostałem taką starą Porsche'awę. Dziwne, że ta C7 jest gdzieś z tyłu całkiem. Wow, that's some pro driving here. Powiem ci, trudny ten wyścig. Najgorsze jest to, że, znaczy, w sumie fajne jest to, że przeciwnicy nie odpuszczają aż do samego końca, nie? Ale najgorsze, czekaj, bo ja tu zaraz chyba przegram. Okej, okay. Jechałem pół wyścigu na pierwszej pozycji, włączyłem nagrywanie i się kurde popsuło. Tak czy inaczej, słabe jest to, że jak przeciwnicy mnie uderzali, to mi odejmowało kasę, bo wiesz, chodziło tutaj o to, żeby jechać jak najbardziej czysto. Jak uderzysz w barierkę, to tam ci odejmuje jakąś kasę. Jak kogoś uderzysz, to też ci odejmuje kasę. Ale jak ktoś we mnie uderzył, to też mi odejmowało kasę. Nie rozumiem tego, głupie takie trochę, wiesz? Bardzo mi się to nie podobało, no powinni oni zostać ukarani, a ja powinienem dostać zwrot pieniędzy, no tak to rozumiem. Zbulwersowałem się, ale... trudno. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcineczku. Zapraszam was na kolejne z The Crew Motorfest. Będziemy kontynuowali sobie playlistę Porsche. Trzymajcie się, na razie. Cześć.